wykonaniu Natalii Supińskiej wysłuchamy Mazura Emila Młynarskiego. Corocznie zdobywają laury w różnych konkursach, w szczególności w konkursach przedmiotowych. Osiągnięcia sportowe też są naszą domeną. Potrafimy pokazać, że jesteśmy najlepsi w wielu dyscyplinach sportowych. Mamy również artystyczne dusze, bo i na tym polu sukcesów nie brak. Droga do sukcesu nie jest łatwa. Wymaga nie tylko talentu, ale i ciężkiej pracy, wytrwałości oraz wsparcia, zarówno nauczycieli, jak i rodziców. Składamy serdeczne podziękowania nauczycielom, trenerom, rodzicom, bez których pomocy, zaangażowania i życzliwości ta droga byłaby znacznie trudniejsza. Pragniemy, abyście Państwo bliżej poznali nasze gimnazjum. Odrobina wspomnień. Przed Państwem uczniowie klasy drugiej, Paulina Łabaj i Piotr Słota. Przedstawimy Państwu krótką historię gimnazjum numer 2, które jest czwartą, z kolei placówką oświatową, funkcjonującą w budynku przy ulicy Warszawskiej. Z początkiem XX wieku przy ulicy, jak wówczas ją zwano Ełckiej, rozpoczęto budowę nowej szkoły. 3 września 1907 roku dokonano uroczystego otwarcia gmachu, który przeznaczono na siedzibę zakładu przygotowującego kandydatów do seminarium nauczycielskiego. Zakład ten zwano preparandą. Królewski Zakład Przygotowawczy zawiesił działalność w 1914 roku. Po wybuchu I wojny światowej. W 1919 roku progi szkoły przestąpiły dziewczęta ze średniej szkoły żeńskiej. Szkoła w 1934 roku uzyskała prawo do przeprowadzania egzaminów dojrzałości. Pierwsza matura odbyła się w 1939. Liceum przestało działać pod koniec 1944 roku. Szkolny dzwonek zabrzmiał ponownie w tych samych murach dopiero we wrześniu 1957 roku dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2, która wprawdzie istniała już od 10 lat, ale przez ten czas dzieliła ze Szkołą Podstawową nr 1 budynek przy Placu Wolności, dziś Piłsudskiego. W 54-letniej historii Szkoły Podstawowej nr 2 uczniowie odnosili liczne sukcesy w nauce, jak również sportowe. 1 września 1999 roku w Polsce rozpoczęła się reforma edukacji. W wyniku wprowadzonych zmian powstało gimnazjum nr 2. W trosce o zapewnienie uczniom dobrych warunków nauki podjęto szereg działań zmierzających do wzbogacania wyposażenia szkoły. Do dyspozycji gimnazjalistów przekazano doskonale urządzone sale do nauki języków obcych, pracownię komputerową,
bardzo dobrą bazę sportową, boiska wielofunkcyjne, w tym kompleks boisk Orlik oraz plac manewrowy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W 2001 roku rozpoczęliśmy współpracę ze szkołą w Szermbe, która trwa do dziś. Co roku młodzież naszego gimnazjum wyjeżdża do Niemiec. W ramach wymiany gościmy u siebie koleżanki i kolegów z niemieckiej szkoły. Niecodziennym wydarzeniem w historii gimnazjum nr 2 było przyznanie przez Gazetę Wyborczą i Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej w 2003 roku zaszczytnego miana Szkoła z klasą. W listopadzie 2008 roku gościł w naszym gimnazjum minister sportu Mirosław Drzewiecki, który dokonał oficjalnego otwarcia pierwszego w Giżycku kompleksu boisk Orlik 2012. W kwietniu 2009 roku odbyły się w naszej szkole wybory kandydata na patrona szkoły. Podczas obchodów jubileuszu 10-lecia gimnazjum nr 2 9 października 2009 roku odbyła się ceremonia nadania imienia Chwały Oręża Polskiego i wręczenia sztandaru. Naszym patronem są rycerze, legioniści, powstańcy, żołnierze, którzy w walce o wolność ojczyzny złożyli największy dar – własną krew i życie. Chwalebne dzieje Oręża Polskiego dla nas, nowych pokoleń, stają się źródłem głębokich, patriotycznych doświadczeń, uczą szacunku dla historii, symboli narodowych i wojskowych. Kształtowanie właściwych postaw, patriotycznych i obywatelskich, i z istotą idei patrona naszej szkoły. W naszym gimnazjum oprócz samorządu szkolnego działają Szkolna Kasa Oszczędności, Uczniowski Klub Sportowy Dwójka, Uczniowski Klub Sportów Wodnych, Szkolne Koło Caritas oraz Szkolne Koło PTTK. Nasze osiągnięcia. Osiągamy wysokie wyniki egzaminów gimnazjalnych. Nasi uczniowie odnoszą liczne sukcesy w konkursach ogólnopolskich, a przede wszystkim w wojewódzkich konkursach przedmiotowych. W kronice naszej szkoły złotymi zgłoskami zapisano nazwiska 86 laureatów oraz 61 finalistów. Jesteśmy również najbardziej usportowionym gimnazjum w mieście i corocznie zdobywamy Puchar Burmistrza Giżycka. Zwyciężamy w sportowym współzawodnictwie szkół o nagrodę zarządu miasta. Osiągamy wysokie lokaty w powiecie, rejonie, województwie i regionie, wiodących dyscyplinach sportowych, takich jak piłka siatkowa, biegi przełajowe, tenis stołowy, piłka nożna i koszykowa. Sukcesy uczniów przynoszą bez wątpienia zaszczyt naszej szkole. Mamy nadzieję, że kolejne lata będą dla gimnazjum nr 2 imienia Chwały Oręża Polskiego pomyślne w rozwoju i przyniosą nowe sukcesy, radość i satysfakcję uczniom, rodzicom i nauczycielom. Dziękujemy za uwagę. W naszej szkole nie ma miejsca na nudę. Baśń o zaczarowanym królestwie. Dawno, dawno temu do pewnego zaczarowanego królestwa przybyło wielu młodych ludzi. Słyszeli oni bowiem, że w tej krainie można zdobyć znak cudowny, świadectwem zwany, i zapragnęli gorąco na własność go posiąść. Królowego kraju w towarzystwie księżniczki Ewy, ujrzawszy tylu młodzieńców i dziewcząt, spojrzał na nich i groźnie spytał. Czy wszyscy chcecie pozostać na lat 3 w królestwie moim? Chcemy, odparli głosem drżącym z trwogi i przejęcia. A uczyć się będziecie? Będziemy, wyszeptali. A na radę rodziców 35 dukatów zapłacicie? Widząc zimny wzrok króla, odparli zrezygnowani. Zapłacimy. Wtedy po raz pierwszy błogi uśmiech rozjaśnił srogie oblicze władcy. Przysięgnijcie, że progów tej zacnej szkoły nie zbezcześcicie, powiedział. Pod czujnym okiem jego przysięgali. Kazał on im udać się do magów, zowiących się wychowawcami, aby na listy w wielkich księgach pisały i w ławkach usadziły. Zaczęły się lekcje, na których literaturę poznawać im przyszło. Kazano im czytać księgi grube, a tak nudne, że już po paru stronach straszliwie ziewali. Pisać jakoweś sprawdziany, dyktanda i klasówki, teatrzyki urządzać i komiksy rysować.
Najwięcej srożyła się ta, co z chemią wszelaką do czynienia miała. A takie cudne miano miała, kwiatkiem się zwała. Rozkładała ich na atomy, dręczyła solami, związkami, zasadami, alkoholem etylowym i metylowym, kwasem solnym, azotowym i siarkowym. Inna zaś raziła prądem stałym i zmiennym, a potem puszczała ich ruchem jednostajnie przyspieszonym, potem zmiennym, a na koniec opóźnionym. Wiele wycierpieli oni także od czarownic różnymi, dziwnymi liczbami się zajmującymi. Czarowały ich procentami, poprawiały funkcjami, wykańczały pierwiastkami i Pitagorasem. Inne jeszcze męczyły ich biedne głowy datami rozmaitymi, mianami królów, a czarodziejów w tym królestwie panujących, a karały okrutnie. Na żywo historię poznawać musieli. Najmniej bali się Żakowie Prażmusa, choć ten motorynką jeździć rozkazywał. Byli też magowie okrutni głowicami nazywani, którzy z biednych chłopaków i dziewczynek litry potu wylewali. Cierpiali młodzieńcy i panienki, na twarz padali, gdy czarownik srogi pompki im czynić kazał i przysiady kłócać. Jakowąś dziwną piłką grać musieli, a bali się jej, oj bali. Na nartach musieli jeździć, linę ciągnąć z całych sił. Na szczęście byli dobrzy magowie, którzy im pomagali. Balony z wodą specjalnie napełniano i rzucać przykazywano. Oj, bolało ich potem ciało wymęczone. Na górze, w sali pełnej traw, straszliwych szczątek biednych zwierząt różnych, gdzie nawet kościotrup człowieczy mieszkał, gnębiła biednych uczniaków zmyślna od fauny i flory, każąc zapamiętywać najdrobniejsze kosteczki, budowę kwiatu wszelakiego i nazwy nieludzkie wkuwać. Pedagogus ich pilnował, a spowiadać się kazał z każdej godzinki i minutki, którą poza szkołą spędzili. Ale był też w królestwie owym czarodziej zwący się Lipertus, który wyrywał nieszczęśników z rąk czarnoksiężników, zabawy im sprawiał takie z tańcami i muzyką dostojną. Bywało, że i mówić im kazano nie w swoim języku, a liczyć, a opowiadać, tak że ich gębie swojego języka zapomnieli. A i najmilsze chwile spędzać mieli obiad zjadając, a to smakołyki w sklepiku zdobywając. Ale radość tak krótko trwała, bo tylko 20 minut. Mag Maximus wytężać gardło nakazywał, a pić surowe jajka zalecał, by głos młodzież miała nie byle jaki, śpiewać umiała, a na nutach się rozeznawała, wstydu szkole nie przyniosła. W salach z czarodziejskimi skrzyniami inne czarownice gnębiły internetem, a programami różnymi, wciskając delete biednym uczniakom i enter robiąc, gdy śpieszne lekcje kończyć chciały, a młódź nieraz tych skrzynek pozbyć się chciała. Ile męczarni musieli przejść na religii, Pan Bóg tylko... Biegać do kościoła w piątek kazały, a po to, by aniołów z nich zrobić i na bierzmowanie zasłużyć nieszczęśnicy mogli. Najmniej rozeznawali się na mapach geograficznymi zwanych, a na których jakoweś linie w dół biegnące i w poprzek obliczać musieli, a ile jedynek za to obrywali. Jedna tylko owo ucząca czarowna Małgorzata wie. Książnicy biblioteką zwanej księgi lekturowe czytać musieli. Nie dość tego, jeszcze im jakieś projekty dziwne robić kazali. Z magami Sektusem i Prokopem, którzy piecze nad kołem PTTK mieli. Leśne ostępy zjeździli na bicyklach, inaczej rowerami zwanych, a rano drugiego dnia wstać na nogi nie mogli. Istny raj mieli na kółku plastycznym, kiedy strojną biżuterię z drogocennych kamieni pannym robić mogły i obrazy malować. Swój teatr musieli mieć, by występy czynić, i to nie byle jakie, bo przed publiką na scenie wysokiej. A ile ksiąg na pamięć przyszło im umieć, to tylko sam mag Irenus wie. Prawdziwe tortury u zębowego czarodzieja przechodzili, ale mag ten zaklinać bolące zęby umiał i dziury w nich zaklejać. Bywać kazano biedakom na wyprawach wycieczkami, biwakami, wymianami zwanych. Oj, męczyli się, męczyli, nieprzespane noce przeklinając.
Jednak piasek w klepsydrze ziarnko po ziarnku się przesypywał i tak owym pięknym młodzieńcom i panienkom dwie wiosny w królestwie minęły. Nadszedł rok trzeci, straszny i ciężki, co czarownica Justycha już dawno przepowiedziała, że nie każdemu znak świadectwem zwany pisany będzie. Przepowiednia ta straszna dźwięczała im w uszach, więc innej chcieli wysłuchać, która los ich miałaby odmienić. Wkrótce zapomnieli, wiosny pragnąc pięknej i bardzo spóźnionej. Lecz nadeszły mroczne czasy dla młodzieńców i panienek. Otóż odwiecznym zwyczajem praw przodków było wykonywanie niczym półbóg Herakles pracy ogromnej testem zwanej. Wstawszy rano, młodzieńcy udali się do wyroczni, by poznać, jaki los ich czeka i z czym mierzyć się będą w tej próbie straszliwej. Wyrocznia, wysłuchawszy szlochań a narzekań, zagrzmiała głosem strasznym i potężnym. Przyszłość przed wami jaskrawa i jak tęcza kolorowa. Widzę dla was wszystkich test zdany, a świadectwa piękne też obronią wszyscy. I tak młódź test napisała. Nie dano im jednak długo testu rozpamiętywać, gdyż w całym królestwie rozniosła się wieść, której sam król podważać nie śmiał. A wieść niosła, iż w królestwie wspaniały bal się odbędzie z jadłem znakomitym i napojem wszelakim. Poczynili więc staranie, by na balu w jak najlepszej krasie, a ozdobie stanąć. A gdy wszystko było gotowe, kazano im bezbłędnie wytańczyć taniec polonezem zwany, który własną rządził się legendą, która takie oto niosła przesłanie. Kto w rytm tańca pójdzie i kroków nie dotrzyma, ten świadectwa nie zda i pałę otrzyma. Więc zatańczyli młodzieńcy z zapałem i uwagą, by kroków nie pomylić i wstydu nie zaznać. Potem jedli, soki pili i do nocy się bawili, sławiąc magów i króla owego królestwa. Proszę dwukrotną uczestniczkę wymiany polsko-niemieckiej Julię Skrzepyc z klasy trzeciej o zabranie głosu. Gimnazjum nr 2 w Giżycku prowadzi od roku szkolnego 2001-2002 współpracę ze szkołą Gesamtschule w Schönberg. Młodzież polska gości w swoich domach młodzież niemiecką we wrześniu każdego roku, natomiast młodzież niemiecka polską na przełomie maja i czerwca. W każdym roku szkolnym zaplanowane są zawsze dwa spotkania uczniów. Jedno w Polsce, w Giżycku oraz jedno w Niemczech, w Schönberg. W wymianie polsko-niemieckiej zaleca się zebranie grupy 30-40 osobowej. Wśród celów wymiany polsko-niemieckiej na szczególne podkreślenie zasługują rozwijanie otwartości, zrozumienia i tolerancji wobec przedstawicieli innych narodowości, odbudowanie przyjaźni polsko-niemieckiej, niwelowanie barier językowych, doskonalenie znajomości języka niemieckiego i angielskiego, motywacja do nauki języków obcych, pogłębianie znajomości tradycji, kultury oraz obyczajów innych narodów. Poznawanie zabytków historii narodu niemieckiego oraz promowanie naszej kultury, naszego regionu i miasta Giżycko. Najważniejsze punkty w programu Polsce to Stare Miasto Gdańsku, zwiedzanie Muzeum byłego obozu koncentracyjnego w Sztutowie, zwiedzanie Muzeum w Szymbarku lub Zamku w Malborku, wycieczka do Gierłoży i Świętej Lipki, wycieczka do Krutyni na kajaki lub łodzie, wycieczka statkiem po jeziorze Niegodzin. Integracja grupy poprzez wspólne wycieczki, noclegi, wspólne spożywanie posiłków, spacery, współpraca w czasie warsztatów dekupażu oraz warsztatów szkolnych na tematy. Przełamywanie barier, poznajmy się lepiej, stereotypy Polacy i Niemcy oraz spacerem po Mazurach. Nauka języka niemieckiego, angielskiego i polskiego poprzez gry i zabawy. Najważniejsze punkty programu w Niemczech to wycieczka do Amsterdamu i zwiedzanie domu Anny Frank, wycieczka do Kolonii, tam zwiedzanie katedry oraz Muzeum Czekolady. Wesołe miasteczko w Warner Broder w Kirchhellen. Wycieczka po Zagłębiu Rury, miasta rejonu przemysłowego. Bottrop, Gelsenkirchen oraz Essen. Wycieczka do miasta powiatowego Wesel, tam zwiedzanie twierdzy i Muzeum Pruskiego oraz do miejscowości Minster. To jest zdjęcia w schronisku młodzieżowym w Sksanten. W Gelsenkirchen stadion Schalke 04. W Kolonii przed katedrą, nad Morzem Bałtyckim, wycieczka statkiem po jeziorze Niegodzin, w Malborku, w
warsztaty w obozie koncentracyjnym w Sztutowie, na Starym Mieście w Gdańsku, w Szymbarku, w Gierłoży, rysowanie karykatur u nas w gimnazjum nr 2 i krótyń na kajakach. Przed Państwem występ Aleksandry Niewiadomskiej, D.E. Team. Love to the nightmare. It's your call.